Wyobraźcie sobie grę w stylu Tony Hawk's Pro Skater, w której fikamy po rampach i poręczach robiąc triki, ale mamy też spluwy do zabijania wrogów nawiedzających nasz skatepark. Oto ta gra. Oto Roller Drone. Witajcie, nazywam się Tomek Drabik, znany także jako Kłas, a w tym materiale opowiem wam o tym, jak Roller Drone łączy fikanie po rampach ze strzelaniem, jak trzeba było zmodyfikować obydwa elementy, aby ze sobą działały, oraz jak gra sprytnie uczy tej dziwnej mieszanki mechanik. Grę ogrywałem na PlayStation 5, ale wyszła też na PS4 oraz PC-ty z systemem Windows. Mamy rok 2030. Roller Drone jest popularnym sportem oglądanym w telewizji i oczywiście jest to ten typ dziwacznego sportu, który opiera się na potencjalnie śmiertelnej przemocy. Już w latach 70. i 80. tak sobie wyobrażano rozrywkę przyszłości, chociażby w Rollerball z Jamesem Caanem, Uciekinierze z Arnoldem Schwarzeneggerem, ale też i w grach, na przykład w Speedballu od Bitmap Brothers. Nie dziwne więc, że Roller Drone uderza w swojej stylistyce w retrofuturyzm i popularniejsze niegdyś wrotki. Tutaj zawodnicy jeżdżą po specjalnych arenach i skaczą po rampach, strzelając do różnie uzbrojonych przeciwników. Głównym celem jest zastrzelenie wszystkich wrogów, ale liczy się też styl, w jakim się to zrobi, a dzięki specjalnej technologii amunicję do swoich spluw uczestnicy uzyskują, robiąc triki. Wyobraźcie sobie Keanu Reevesa, który jako John Wick musi zrobić fikoła, aby mieć czym strzelać. Chociaż w sumie robił to w Matrixie. W Roller Drone wcielamy się w postać Kary Hassan, biorącej udział w tytułowym turnieju. Gra ma bardzo minimalistyczną opowieść, prowadzoną przy pomocy krótkich, okazjonalnych sekwencji pierwszoosobowego spacerowania po jakichś szatniach i pociągach, czytania gazet, oglądania tabel wyników na ścianach, czy odczytywania wiadomości z terminala na ścianie. Wyłania się z tego obraz jakiejś korporacji, która zarządza turniejem i przy jego pomocy realizuje jakieś swoje niecne cele, oraz ludzi, którzy się temu sprzeciwiają albo to wspierają. Dzięki temu świat gry ma jakiś kontekst i nie jest całkiem płaski, ale tę fabułę można łatwo zignorować i nie stracić zbyt wiele. Głównie nadaje to ton całej dyscyplinie Roller Drone. W grze nie spotkamy innych zawodników, a jedynie wykonujemy swoje przejazdy po kolejnych arenach. O tym, jak radzą sobie inni, dowiadujemy się jedynie z fabularnych przerywników, ale nie ma to znaczenia, bo realnie gra nie opiera się na współzawodnictwie, a na wykonywaniu wyzwań, maksowaniu wyników i pokonywaniu arenowych wrogów, którzy nie są innymi uczestnikami turnieju, a jedynie elementem rozgrywki. Na nich nabija się punkty. Oto więc wjeżdżamy na wrotkach na arenę. Strzelamy do wrogów, robimy triki, a następnie strzelamy jeszcze więcej. I tak to trwa, aż zginiemy albo skończą nam się przeciwnicy do odstrzelenia. Jeśli wykonujemy szybką serię zabójstw, nalicza nam się mnożnik punktów otrzymywanych za robienie sztuczek. Jeśli ukończymy arenę w określonym czasie, otrzymujemy jeszcze więcej punktów. Ot i cała gra. I muszę przyznać, że Roller Drone nie jest tytułem łatwym do wyczucia. Międzygatunkowe połączenie, które nam tu serwuje, jest dość wymagające, osobliwe i w pierwszej chwili ma się wrażenie, że robienie sztuczek i strzelanie trochę się ze sobą gryzie. Ale twórcy mieli kilka niezłych pomysłów, jak to połączyć, oraz kilka kolejnych, aby nas w to wprowadzić. Zacznijmy jednak od tego, jak zlepiono te dwa elementy ze sobą. Przede wszystkim trzeba było zastosować metodę redukcyjną, czyli nieco uprościć obydwie rzeczy, bo elementów było zbyt wiele. W klasycznym Tony Hawk's Pro Skater musimy się rozpędzać, łączyć sztuczki w ciągi, mamy chwyty i obracanie deską kopnięciami, a jeśli nie wykręcimy postaci odpowiednio przed wylądowaniem, to nasz skater rozsmaruje się twarzą na powierzchni rampy niczym pomidor sunący po powierzchni tarki. Ale tutaj musimy i fikać, i strzelać. Twórcy przetestowali to i okazało się, że gra jest zwyczajnie niegrywalna, więc zaczęli redukować liczbę elementów. Kara rozpędza się w chwilę i nie trzeba nawet trzymać analogu do przodu, bo sama utrzymuje prędkość. Jeździmy na wrotkach, więc nie ma tu żadnych kickflipów. Pozostały jedynie chwyty, obroty, salta i grindy. Ponadto nasza bohaterka nie może wywalić się na pysk. Jeśli nie dokończymy na czas fikoła, to Kara się nie wywróci,
co najwyżej nie uda jej się dokończyć triku. Zaczynając granie, w pierwszej chwili byłem tymi uproszczeniami nieco zniesmaczony, ale potem zobaczyłem, co wyczynia się w kwestii walki i zrozumiałem. W strzelaniu też trzeba było iść na pewne ustępstwa. Przede wszystkim przeciwnicy w większości niezbyt się przemieszczają. Jasne, kolesie z bejsbolami podbiegną kilka kroków, aby nas zdzielić, jeśli podejdziemy za blisko, ale to nie są długodystansowcy. Na dalszych arenach pojawia się też latający wróg, spadający dupnięciami na bohaterkę, ale i on nie jest poza tym zbyt ruchliwy. Większość przeciwników stoi w miejscu i w jakiś sposób do nas strzela. Ze snajperki, rakietami, rozrzucając miny i tak dalej. Ma to sens, bo w grze o ogólnej strukturze proskaterowej stacjonarni wrogowie pozwalają planować sekwencje działań, gdzie zrobimy trik, którędy dograndujemy na pozycję i ustrzelimy drania. Gdyby przeciwnicy ciągle się ruszali, rozgrywka stałaby się szybko bardzo chaotyczna. Strzelankowe elementy też musiały zostać dostosowane. Początkowy oręż automatycznie celuje w pobliskich wrogów, a poza tym mamy możliwość chwilowego spowolnienia czasu, aby na spokojnie wymierzyć w niemilca, przelatując koło niego. Ten tryb slow-mo nie jest zresztą opcjonalnym ułatwieniem, bo na przykład specjalny, potężniejszy atak strzelbą można wykonać tylko jeśli strzelimy w odpowiednim momencie namierzania wroga w zwolnionym tempie. Abyśmy zbytnio nie zafiksowali się na robieniu trików, musimy zabijać wrogów, aby podbić mnożnik punktów, a poza tym pokonywani przeciwnicy upuszczają zdrówko, pozwalające uleczyć zranioną karę. Do tego dochodzą jeszcze powoli poruszające się rakiety, które można zestrzelić w powietrzu, oraz turlane i fikane uniki umożliwiające zejście z drogi ataku, w tym strzału z karabinu snajperskiego. Ale do uników jeszcze dojdę. Po takich uproszczeniach mechanicznych i ułatwieniach gra stała się całkiem grywalna. Nie wywracamy się na pysk tuż przed tym, jak ma do nas strzelić snajper. Nie chybiamy, przemykając koło wroga, niczym wrotkarski koszmar ze strzelbą, który w pędzie nie ma szans w nic trafić. Ale mimo tego Roller Drome nie jest grą, w którą łatwo się wciągnąć, bo to wciąż nie jest zbyt intuicyjne. Z jednej strony próbuję ustawić się do wykonania jakiegoś triku, a z drugiej muszę gwałtownie przekoziołkować na bok, bo ktoś mnie namierza i zaraz wystrzeli. Chyba największym problemem tego tytułu jest to, że dość trudno go poczuć. Nie chodzi o samo opanowanie sterowania czy zrozumienie zasad, a dotarcie do momentu, w którym rozgrywka staje się fajna. Ja sam po ponad godzinie zabawy myślałem sobie, że Roller Drome jest ciekawe i ambitne, ale na pewno nie miałem wrażenia, że świetnie się przy nim bawię. Co gorsza, kiedy już zacząłem je czuć, to potem przyszedł kolejny kryzysowy moment. Gra stała się trudna z powodu nagromadzenia przeciwników bombardujących i masakrujących mnie atakami. Za tym punktem ponownie trzeba włożyć nieco wysiłku, aby odnaleźć to coś, co sprawia, że zabawa jest przyjemna. I to chyba nawet nie jest wina jakości gry, a samego trudnego realizacyjnie pomysłu na rozgrywkę. Bo twórcy włożyli sporo pracy oraz inwencji, aby płynnie wprowadzać gracza w głąb mechanik. Jak? Każda arena w Roller Drome ma własny zestaw wyzwań, a to trzeba zrobić konkretną sztuczkę w określonym miejscu, a to ogłuszyć dany typ przeciwnika jakąś metodą, wykorzystać specjalny tryb strzelania jakiejś broni, czy zabić wroga podczas wykonywania określonego grindu na poręczy lub innej krawędzi. Mamy też zbieranie rozrzuconych po okolicy tokenów, dzięki czemu możemy lepiej poznać daną miejscówkę. I wiele z tych wyzwań jest wykorzystywanych do tego, aby nauczyć gracza jakiejś mechaniki, pokazać, jak się ją wykonuje i jak skuteczna jest. Do odblokowania każdego kolejnego etapu turnieju, ćwierćfinałów, półfinałów i tak dalej, musimy zaliczyć określoną liczbę wyzwań, więc nie można ich ignorować. W ten sposób twórcy upewniają się, że potrafimy zamordować adwersarza pokrywką od słoika, rzucaną podczas lotu do góry nogami i trzymania palca w uchu, bo bez tej zdolności nie poradzimy sobie na kolejnej arenie, bardzo głośnym magazynie Ikei, z lawą zamiast podłogi. Dobra, to nie jest może prawdziwy przykład, ale rozumiecie, o czym mówię. Wyzwania nie pozwalają graczowi grać ciągle tak samo. Wymuszają poznawanie nowych sposobów fikania i zabijania. Sama progresja rozgrywki też jest tak skonstruowana, aby płynnie wprowadzać kolejne mechaniki. Na samym początku korzystamy z oręża, które automatycznie celuje w pobliskich wrogów, więc możemy skupić się na jeździe i robieniu fikołów. Pierwsi przeciwnicy nie strzelają, a jedynie próbują nas znokautować kijem, kiedy się zbliżymy, więc możemy spokojnie
nauczyć się jazdy i ustawiania tak, aby ostrzelać drani. Potem pojawiają się snajperzy i uczą robienia uników, kiedy ich laser stanie się biały, sygnalizując nadchodzący strzał. Na kolejnym etapie pojawia się coraz więcej drani walących z daleka rakietami, rozsypujących miny itd., a my uczymy się radzić sobie z coraz większym natężeniem wrogiego ognia. Mój drugi moment odbicia się od gry nastąpił, gdy na pewnej arenie było już prawie wszystko. Snajperzy, tarczownicy, chmary rakiet i lewitujący drań spadający na mnie z jeziorkiem kwasu. Gra masakrowała mnie za każdym razem i miałem jej dość. Jak mam wykonywać jakiekolwiek triki, skoro mam problemy z przetrwaniem? Przyczyną takiego stanu rzeczy było to, że albo ja okazałem się niekumatym muflonem, albo twórcy nie do końca wyjaśnili, jak działa zdolność superrefleksu i że nie tylko mocniej spowalnia ona czas, ale też zwiększa na chwilę siłę ognia kary. Otóż superrefleks to mechanika uruchamiana, kiedy zrobimy perfekcyjny unik tuż przed oberwaniem, a potem od razu spowolnimy czas. Ekran robi się niebieski, a nasza wrotkara przemienia się w chwilowe źródło strumienia grzmiącej śmierci. I owszem, na wcześniejszej arenie gra wymagała ode mnie wykorzystania tej zdolności, ale nie wyczułem wtedy jej potęgi i nie wprowadziłem jej do swojego stałego repertuaru zachowań. Błąd. A kiedy już wyczuje się super refleks, to nie tylko zaczniemy wykorzystywać to, że ktoś do nas strzela, aby zwiększyć swoją siłę ognia. Zdarzało mi się wręcz celowo pchać w pole widzenia snajpera, albo wjeżdżać na miny, aby wykonać odskok ułamek sekundy później, uniknąć obrażeń i pomalować świat na żółto i na niebiesko. Niech na niebie pryśnie struga, malowana twoją... krewką? Kto zdrabnia krew? I po ogarnięciu superrefleksu znowu moja kara stała się rozfikaną wrotkarą apokalipsy, sunącą po poręczach i polującą na kolejnych wrogów niczym łowca zanurzony w niebieskim szale. Ale dość tej poezji i kwiecistej prozy. Skoro jednak już jesteśmy w temacie sztuki, oprawa graficzna Rollerdrome jest świetna. To jedno z najlepiej wykonanych wykorzystań komiksowej stylistyki, jakie widziałem. Z jednej strony mamy tu wizualną prostotę, szczególnie w kwestii otoczenia, ale dzięki temu przeciwnicy są widoczni jak na dłoni, a retrofuturystyczne pancerze i obiekty prezentują się bardzo dobrze w postaci tych wyraźnie obrysowanych linii. Świetnie dobrano też palety kolorów, dzięki czemu czytelność nie wymagała wykorzystywania jaskrawych barw. Zamiast tego mamy głównie brązy, beże i szarości, a gdy pojawia się okazjonalna arena o zimowym nastroju, kontrastująca z ciepłymi barwami wcześniejszych lokacji, to robi ona odświeżające wrażenie, nie gubiąc wcale pastelowego stylu całości, bo błękity też są stonowane. Elektronika w stylu retro dobrze uzupełnia retrofuturystyczny klimat gry i tylko szkoda, że reszta udźwiękowienia nie jest nieco bogatsza i nie pełni większej funkcji niż tylko informacyjną. Brakuje tu jakiegoś turniejowego komentatora, który obwieszczałby coś więcej niż tylko śmierć kary. Ale zakładam, że to już kwestia ograniczeń budżetowych gry. I chociaż Rollerdrome naprawdę mi się podoba, to trudno mi polecać ten tytuł każdemu. Rozgrywkę nie jest łatwo poczuć. Ponadto gra ma jednak pewne problemy z regulowaniem poziomu trudności. Od chociażby końcowy boss gry, bo gra ma końcowego bossa, jest całkiem ciekawie zaprojektowany, ale finałowy etap walki z nim to takie natężone bombardowanie pociskami i rakietami, że aż byłem zmuszony do ciągłego turlania się pośród eksplozji, co nie było zbyt zabawne i niezwykle trudno było mi wcisnąć jakikolwiek trik albo wystrzał. Sporo krwi mi to starcie napsuło. I jak już skończymy główną kampanię, to odblokowuje się dodatkowa, będąca jakoby kontynuacją podstawowej i tu skok poziomu trudności jest już kosmiczny. Wrogów kupa, a ostrzał gęsty jak w jakimś piekle pocisków. Z pewnością istnieją gracze, którzy się i przez ten etap przebiją, może nawet z przyjemnością, ale mnie to ostre podbicie wymagań wobec mojej zręczności zniechęciło do dalszej zabawy, szczególnie, że byłem świeżo po godzinie spędzonej na próbach ubicia końcowego bossa. I oto całe Rollerdrome. Pięknie stylizowane, oryginalne połączenie robienia wrotkarskich trików na rampach z arenową strzelanką, które daje sporo satysfakcji
akcji, jak już się je poczuje, ale niestety nie jest to łatwe. Twórcy starali się nie tylko zestawić ze sobą potencjalnie niekompatybilne style rozgrywki, ale i wycisnąć z nich satysfakcjonujące wyzwanie i chociaż nie brakuje tu uproszczeń mechanicznych oraz mini zadań uczących zabawy, to nadal nie wchodzi się w to łatwo. Cóż, udanego strzelania dranią w pysk z granatnika, podczas robienia w locie wygibasów godnych elity joginów. Game on! A gdyby Roller Drone było amerykańskim filmem trafiającym na rynek w latach 90., to jaki miałoby tytuł w Polsce? Co by wymyślili twórcy Szklanej Pułapki, Wirującego Seksu i Elektronicznego Mordercy? Mógłbym udać, że nie odróżniam słowa dome od drone i wtedy nazwać to Wrot Kopułą, bo fajnie brzmi. No ale to jest drone, więc dosłownie raczej wrotkodrom, podobnie jak hipodrom, kosmodrom i tak dalej. Ale po naszych marketingowych tłumaczach z dawnych lat spodziewałbym się raczej czegoś w stylu zabójcze wrotki lub krwawe rampy. Albo, z uwagi na to, że w tym materiale nadużywałem wariacji słowa fikać, fikodrom? Ale może wy coś ciekawego wymyślicie. Wyobraźcie sobie, że nazywacie się Janusz Dystrybutor albo Grażyna VHS. Jak tłumaczycie Roller Drone? Dajcie znać w komentarzach.